witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobota, wcześnie rano, jest godzina 7.30 i oj pada. Wstałem dzisiaj rano i zobaczyłem, że forecast na dzisiaj to deszcz. Deszcz, deszcz i tylko deszcz. Więc stwierdziłem, że szybko wstanę, pobiegnę na plażę, chociaż na chwilę, żeby pocieszyć się tymi resztkami słońca, które widziałem przez okno. I poddycham trochę takim przyjemnym powietrzem od morza. Fajne, coś takiego na rozbudzenie. No ale obawiam się, że już zaczyna padać. Czuję, jak chropi, chyba już moje okulary też są całe mokre. Zobaczymy, jak daleko dojdę. Może uda mi się chociaż zobaczyć plażę. Słuchajcie, forecast miał rację, niestety pada. Na razie tylko tak, na razie taki drizzling, ale przede mną czarno po prostu. Jak zaraz lunie, to kajakiem do domu nie dopłynę. Szkoda, bo myślałem, że będzie chociaż piękny poranek. I jest, ten fragment malutki jest piękny, ale idę szybko do domu, bo nie chcę zmoknąć. O, nie fajnie, jak tak pada. Choć szczerze mówiąc, już nie pamiętam, kiedy padało ostatni raz. Ale wolałbym siedzieć na plaży teraz. Słuchajcie, wyszło słońce. Więc wracam na plażę, chociaż na pół godziny. Jak pewnie słyszycie, chodzi pralka, to już ostatnie pranie dzisiaj. Wczoraj prałem cały dzień, dzisiaj od rana już po prostu jestem zmęczony tym. Pomimo, że samo się pierze, to sam dźwięk tej pralki już mnie zaczyna irytować. Więc cieszę się, że wszystko mam już gotowe. Natomiast teraz zdecydowałem, że biegnę na plażę, bo nic nie jest bardziej istotne niż słońce i piękna pogoda. Wprawdzie dzisiaj jest tak pół słońce, pół deszcz, ale na razie jest pięknie, błękitne niebo, więc biegnę. Już się przebrałem, szczerze mówiąc, na deszczowo pochmurnie. Nie wiem, czy się nie przebiorę jeszcze raz na plażę, żeby nie być zaraz całym brudnym w piasku. No zobaczymy. Muszę pomyśleć. Na razie krótka piłka, bo słońce może zajść za parę sekund, a chcę jeszcze się, no nie popalać, ale posiedzieć w nami chwilę w słońcu. Słuchajcie, błękitne niebo, wprawdzie tylko tutaj za rogiem, ale mimo wszystko, ale czuję, że świeci słońce. Mam nadzieję, że chociaż przez pół godziny poświeci. Przepięknie jest. Lubię, jak dirt przecina mi drogę, to taka mała atrakcja w drodze na plażę. Ale jak czasami nie mam ochoty czekać, to idę tutaj dookoła, po rampie. No trochę schodów jest, aż się zmachałem. Ale jaki widok piękny z góry.
Słuchajcie, pięknie jest, trochę wieje i piasek jest mokry. Chciałem sobie usiąść na piasku, ale mam świeżo wypraną, czyściutką, pachnącą, piękną chustę i nie chcę jej zaraz ubrudzić i nie chcę jej prać. Już prałem cię wystarczająco. A niestety po takim mokrym piachu będzie trzeba ją wyprać, bo będzie miała dziwny zapach mokrej ziemi. Dobrze, nieistotne, nie siadam, nie piorę. Właśnie wielka czarna chmura zaraz mi zasłoni słońce i już nie będzie tak pięknie. A co dzisiaj fajnego? Podszedłem wreszcie pod napis Harbor Bar Best Drinks. I jak mam być z wami szczery, to myślałem, że to pisze Harbor Bray, a nie bar. No to jak się ślepy mi z daleka się nie widzi, no to niestety ma się wrażenie, że to jest Harbor Bar. Ale fajna reklama, poza tym ten napis jest na chyba wszystkich broszurach o Bray, które widziałem. Więc naprawdę super spot. Widzę, że to ludzie pływają w wodzie. No ja niestety nie jestem na tyle odważny, żeby się teraz do takiej zimnej, brudnej wody, czy brudnej nie wiem, ale zimnej wody rzucić. Jedna osoba pływa w pełnej piance, więc to jest okej. Natomiast tutaj jakiś pan pływa tylko w kąpielówkach, no to już. Mam nadzieję, że kiedyś będę na tyle odważny, że pójdę i też będę się kąpał codziennie rano przed pracą. Brał taki orzeźwiający swim. No teraz nie. Teraz mogę co najwyżej popatrzeć. Ale jest cudownie. Pomimo, że właśnie słońce zachodzi, jest świeże, jest pięknie. Uwielbiam wodę, uwielbiam morze. O, teraz wyszło słońce na chwilę. Wiecie co, wcale nie jest tak ciepło jak wygląda. Ja wprawdzie jestem w koszulce i w spodenkach i one absolutnie w żaden sposób nie zabezpieczają niczego przed wiatrem ani niczym, bo one są na kitesurfing i one są raczej, żeby fajnie wyglądać, ewentualnie dobrze wyglądać na piance. I tak trochę zimno, ale wyszło słoneczko, to od razu inaczej, grzeje, jest pięknie. Natomiast tak sobie pomyślałem, że dzisiaj mógłbym się wybrać do mojej ulubionej włoskiej kafeterii Gusto Italiano na śniadanie, na jakąś dobrą kanapkę i przepyszną kawę. A przy okazji wsiądę oczywiście i tradycyjnie poglądam mojego vloga, bo to jakbyś mi się fajnie tam siedzi, je, pije i ogląda siebie samego, bo to jest zupełnie inaczej. Jak ślęczycie przed komputerem, ci, którzy robią wideo, wiedzą. I docinacie, równacie, składacie, dobieracie muzykę, wpisujecie napisy i tak dalej. A inaczej, jak już siedzicie i macie gotowy film i puszczacie go, bardzo takie śmieszne uczucie, natomiast mnie coraz bardziej się ono podoba. I cieszę się, że zaczyna podobać mi się moja praca, to znaczy, że jest coraz bardziej skuteczna. Dobrze, więc taki mam plan na najbliższe, powiedzmy, 15 minut. A jeszcze tutaj, jak szedłem, to widziałem napis, że indoor market dzisiaj. I tak się zastanawiam, gdzie ten indoor market i cóż to takiego, można by pójść zobaczyć. Czy to jedzenie, czy handmade rzeczy. Więc jeszcze jakbym gdzieś zahaczył ten indoor market po drodze, to jeszcze bym wam pokazał to. Wyszło słońce, słuchajcie, aż przypieka, normalnie jest przepięknie, nie ma wiatru. No cudnie, mogę zostać dłużej na plaży.
właśnie świeci słońce. Jest przepięknie, słuchajcie. Po prostu wszystko, co uwielbiam. Przepięknie. Bardzo fajne 2 godziny na plaży. Już się zaczyna robić zimno i wieje i chyba zaraz będzie padać. Zobaczcie, czarne niebo za mną, ale było pięknie. Myślę, że wystarczająco się naświetliłem. Nawet opaliłem chyba trochę
wyjątkowo fajnie. Wrzeszczę na śniadanie. Moja ulubiona restauracja włoska jest pełna, nie ma stolików, a ja nie chcę czekać. A tutaj jest jeszcze jeden taki kotlisz bardzo znany. Nazywa się Molis. No to idziemy do Molis. Zobaczymy tam, co jest ciekawego. Widzieliście, miałem naprawdę fajne śniadanie w Molis. Molis. Byłem też na kawie w Gusto Italiano, finally. Byłem też na plaży kilka razy i pochodziłem trochę, pospacerowałem i byłem w porcie. I właściwie to robię wszystko, żeby tylko nie wrócić do domu, nie sprzątać, bo nie cierpię sprzątać. I tam jeszcze niestety ciągle troszkę zostało. I już tak naprawdę niewiele zostało, a jakoś tak ciężko mi się zabrać. A jeszcze momentami znowu robi się błękitne niebo i ciągnie mnie na plażę, ale jest bardzo dużo ludzi i już nie chcę tam iść więcej, starczy. Nie lubię, jak są tłumy, wolę, jak nie ma nikogo koło mnie. Więc wracam do domu i zabieram się za sprzątanie, żeby skończyć to, co zacząłem, bo już koniec. Koniec przeciągania, trzeba to wreszcie skończyć. Dzisiaj tak wszystkiego było trochę, nie? Trochę plaży, trochę restauracji, trochę jedzenia, trochę łażenia. Wszystkiego na raz. Ale było mi miło podzielić się moim czasem z wami. A teraz już idę, nie będę wam pokazywał, jak pracuję, jak składam ubrania, bo to już tak trochę żenująco by było. Więc na dzisiaj kończę i widzę się z wami w następnym filmie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.